Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Jesteśmy w środku badania tajemnicy wsi Stegny. No i co? No i lecimy dalej. Zbadamy sobie parę tajemnic, mam już 34 level i daliście mi znać, że jest to level, na którym można już zrobić jeszcze lepszego, jeszcze potężniejszego, jeszcze większego gryfa. Tak więc będę musiał się tym zająć. Obawiam się, że nasza podstawowa rozgrywka w podstawowej fabule skończy się na graniu na znakach, ponieważ jestem już tak potężny w tej kwestii, że nie chcę się z tego przerzucać. Ale być może na przykład na krew i wino zmienić sobie jakiś bildzik, albo nawet na serca z kamienia przerzucić się na walkę wręcz. To by było ciekawe. Każda z tych jakby części tej fabuły, czyli podstawka i dwa dodatki, każde na innym stylu walki. Co wy o tym myślicie? Dajcie mi znać. Ale chciałem zobaczyć sobie w sumie w moich misjach, czy ja mam tutaj, a nie, zakończone nie, czy ja mam poszukiwania już, tutaj mamy wilka, kot, perły, dobra, nie mam. Czyli jeszcze będę musiał lokalizację tego wszystkiego sobie znaleźć, ale to nie jest w tej chwili nasze zmartwienie. Czas zbadać dalej tajemnicę wsi. Nie jestem pewien, który to był dom, który ja tak odkryłem, że jest intrygujący dla mnie, ale chyba to tutaj mamy jakieś tunele, potworzyska. Coś tam zakopali pod ziemią, ale potem Nilfgaardczycy się dobrali, tak więc wszystko się zesrało. Z tej okazji możecie zostawić lajka i lecimy do przodu. No można, ale jak pięknie, gładko się przesunęły na bok. Geralt, ile ty masz pary w łapie, Jezus. Bądź moim tatusiem. O, wiele osób pewnie ma takie chęci. Niezły tunel tutaj chłopaki wykopaliście, trzeba wam przyznać, naprawdę. Chłopaki i dziewczyny oczywiście, żeby nie było. Tutaj już martwi ludzie dookoła. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Proszę, proszę, Ekima, kolejne wampiry do załatwienia. Nie będzie to chyba zbyt problematyczne dla mnie. Do tej pory żaden wampir jeszcze nie był problematyczny. Najbliższy problem przewiduje potencjalnie w krwi i winie. Tam jest dużo wampirów i to potężnych wampirów, tak więc walki mogą być trochę wymagające. Trochę żałuję, że nie miałem okazji zrobić tej serii na nowej grze plus, to by było ciekawe doświadczenie. Ale też może za potężni byśmy byli od samego początku, nie byłoby zabawy w zdobywaniu nowych zbroi i tak dalej. Jakbym nagle sobie arcymistrzowski zestaw od samego początku gry miał. Wiem, przeciwnicy byliby ciężsi, ale nie zmienia to faktu, że ciekawie by było zagrać sobie tak na świeżo. Znaczy, ciekawie by było sobie zagrać na świeżo, już będąc potężnym, ale mogłoby się szybko znudzić, niestety. Nieźle się ta Ekima tutaj zadomowiła. Szczerze mówiąc, podwieszanie ludzi, które są ofiarami pod sufitem, brzmi jak trochę hardkorowe zachowanie, jak na Ekimę. No ale dobra, Ekimo, lubisz ogień? Obstawiam, że nie. Sarasti, masz nawet imię Ekimo. Ja mam nawet kurwa. Do widzenia, co by ci jeszcze zrobić? Oj! Może rdenik jakiś? I w tym rdenie szybki, sprawny unik, cofnij się w rdena. Ork! Proszę, jak go dupło. Czy ty mnie chociaż raz uderzysz? Jasne, mógłby mnie ani razu nie uderzyć, gdybym się postarał, ale po prostu... Udało mu się, zdjął mi tego Quena na sam koniec, jebaniutki. Co w środku? Jakiś zajebisty ten miecz pomarańczowy? Nie wiem, czy pomarańczowy. Unikatowy w każdym razie. Dobra, trofeum z jakiejś gigantycznej Ekimy, ale mam wrażenie, że już zbierałem trofea z Ekimy. Nieważne, nieważne. Czas porozmawiać z Bytomirem. Ciekaw jestem, czy gadanie z tym dowódcą nilfgaardzkiego oddziału nie dałoby mi jakichś dodatkowych informacji, które mogłyby się przydać, ale już chyba nie będę aż tak bardzo w to wnikał. Tajemnica rozwiązana. Chociaż wiecie co? Może pogadam. To nie jest wielka afera, żeby się tam przenieść i pogadać, ale właśnie szukałem jeszcze jakichś skrzyń tutaj. Diamenty, wzmocnione skóry. To wszystko może mi się w bardzo dużych ilościach już niedługo przydać, jeżeli mam się zabrać za kraftowanie całej tony zbroi w najbliższym czasie. No to powiem wam tak, jak na razie jakoś mi się udawało ze zbroi na zbroję zbierać te materiały, ale może się zrobić ciężko. No, trzy osoby tutaj podwieszone, ale przepraszam, co się tutaj działo? To nie jest kurwa normalne. Nie wiem, czy Ekima sobie tak też wiesza ludzi, żeby się suszyli pod sufitem jak mięso w The Forest? Ha, podejrzane, podejrzane. Chyba jednak bym sobie pogadał z tym dowódcą nilfgaardzkiego oddziału. Ciekawy jestem, co on będzie miał do powiedzenia. Szczególnie, że ten cel mi nie zniknął w obecnej chwili. Dalej mogę to zrobić. Sugeruje mi to, że być może dowiem się czegoś interesującego. Tak więc, nie marnujmy czasu. Ja już w tej chwili stąd się przeniosę do tego nilfgaardzkiego oddziału. Mam tam jakiś punkcik... Czy ten oddział, no właśnie w sumie, gdzie będzie ten oddział? We wsi Rudnik? Tak, no i nawet mamy tutaj punkcik, możemy sobie wzmocnić to i owo, lecimy. No ciekawy jestem, obecna teoria jest taka, że oni coś odnaleźli, ale potem zakopali. Ty masz dla mnie prezent?
Co to za dziewczynka? O, to ta, którą żeśmy uratowali! Zabiliśmy tego wiedźmina innego. Ja chciałam ci coś dać, bo mama zawsze mówiła, że jak ktoś zrobi coś miłego, to potem trzeba podziękować. O, jedną rzecz chcę zrobić. Powiedzieliście mi, to parę odcinków temu, wybaczcie, że dopiero teraz reaguję, że mogę sobie powiększyć troszeczkę napisy. Powiększyć napisy, żeby po prostu bardziej widoczny zakres dynamiki. Nie, słuchawki, Jezus Maria, dlaczego ja mam kino domowe? To mi tylko rozpieprza całe audio. Czy to wam rozpieprzało audio przez 60 ponad kurwa odcinków? Czemu ja robię takie rzeczy? Czemu zawsze jedna pieprzona opcja pozostaje niezmieniona? Tylko gdzie to będzie? Gdzie są ustawienia? Proszę Państwa, ustawienia wideo, o konfigurację interfejsu, minimapa, rozmiar napisów, o rozmiar napisów dialogów. Może podciągnijmy to tak o, nie wiem, 3 na przykład. Możecie mi dać znać, czy Wam to pasuje. Domyślam się, że po prostu oglądacie na mobilkach i na mobilkach może to być raczej słabo widoczne. To też, nie, tego nie będę powiększał. Napisy nad głowami są strasznie pierdołowate. Ukryj minimapę w czasie eksploracji? No nie, no raczej słabo. Rozmiar interfejsu mały, to chyba będzie raczej dobre rozwiązanie. Okej, chyba jesteśmy gotowi. Ojej! Żeby tak więcej ludzi przyswoiło tę naukę. Jaka ładna laurka, proszę, proszę. To ja wracam, bo ciocia mówi, że lepiej, żebym nie odchodziła daleko od domu. Mądre słowa. Uważaj na siebie i dziękuję za prezent. O, mówiliście mi, żebym wrócił po jakimś czasie do tej wsi, ponieważ zobaczę efekty mojego ratowania dziewczynki. Tak więc powiem wam, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, mordując tamtego wiedźmina, czy Geralt by tak zrobił, ale wiecie co? Ja tak zrobiłem. I szczerze mówiąc, mam dość zastanawiania się, co zrobiłby książkowy Geralt, jakie on by decyzje podjął. Niektórymi rzeczami się sugeruje, niektórymi się nie sugeruje. I będę robił dokładnie to, co mi się żywnie podoba. To nie jest jakiś jeden wielki larp, w którym próbuję być tak bardzo Geraltowy, jak tylko się da być Geraltowym. To koło do ostrzenia jeszcze szukam tutaj. Dobra, zajebiście głośno tutaj jest, ale mamy pana dowódcę, tak więc zobaczmy, czego się dowiemy od pana Milana Norana. Co cię sprowadza? Co cię sprowadza? Zlecenie. Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Aha, czyli nie wie za dlaczego dużo. Uważacie, że to robota dla wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Tak się złożyło, że byłem we wsi Stegny. Wasz patrol też tam trafił. I co z nimi? Nie żyją. Teraz we wsi grasują gule zbawione smrodem zwłok. Nie radzę się tam zapuszczać. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Aha, okej, okay, to koniec? Tak, to koniec! Aha! Dobra, nie, nie o to... O, niekoniecznie tak chciałem to rozwiązać. W sensie chciałem jeszcze pogadać z tym ziomkiem we wsi, ale teraz mi kompletnie odebrało taką możliwość. Chyba, że faktycznie tam się przeniosę osobiście i spróbuję z nim pogadać. Jest to w ogóle możliwe? Czy gra da mi taką opcję? Czy może w tej wsi Stegny już po prostu zniknął ktokolwiek, z kim mógłbym pogadać? Nie wiem, ale spróbujemy. Nie wiem, czy ten cały Bytomir, czy jak on się nazywał, w ogóle będzie dalej tutaj rezydował. Oni byli schowani w jakimś jednym domku. Wydaje mi się, że w tym z tego wyszli chyba do mnie. Ojej, mogę z nimi pogadać. Dobra. Proszę, Alpha Gamer, rozkminione. Bogowie, wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Kima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. A my ją ścieliśmy w 3 minuty. Vampir, nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy się, należy. Dawaj. Ho, Geralt! Co za taktyka? Podwójna nagroda. Czemu nie? Zasłużyliśmy. Bywajcie. Parusetletnia Ekima. Bytomir właśnie mi oddał wszystkie pieniądze, jakie miał i było to 210 koron, kurwa! Ja robiłem takie zlecenia za 3 razy mniej, mam wrażenie. Byłem gotów mu odpuścić. Fajnie by było, gdyby jakby moralność w tej grze była tak zaawansowana, że dosłownie jak odmówimy wzięcia nagrody, co troszeczkę jest niezgodne z tym wiedźmińskim kodeksem, i wrócimy tutaj po jakimś czasie, to wioska nagle tętni życiem. Każdy ma chleb, każdy ma mięso. Mogą żyć, ile im się żywnie podoba, ponieważ nie ograbiłem ich z całego majątku wioski.
Ale no nie ma aż takich cudów tutaj. Dobra, moi drodzy, jako że nie chcę się teraz jakoś na bombie straszliwie zabierać za robienie wszystkiego, co związane z endgame'em, mamy jeszcze niektóre ciekawe zadania, które mi wymieniliście jako zajebiste zadania. I co my tutaj mamy? W zleceniach, jedno co mnie najbardziej chyba kusi, najgroźniejszy potwór na Skellige. Ciekawy jestem, czy ja to tutaj dalej, czy ja to w ogóle mam. Mamy też bestię z Oxenfurtzkiej Puszczy. I to też jest przez was wymieniane, jak to opisał jeden z was, dość ciekawe zlecenie na potwora, z którym kilka razy walczyłeś, lecz jest on potężniejszy. Tak więc zróbmy sobie to zlecenie, czemu nie? Mamy całkiem fajny lucik z tego, nowe schematy na eliksiry, na bomby, jakieś miecze. O, ten miecz muszę jeszcze zobaczyć, ale na razie podejdziemy sobie tutaj i zobaczymy, czego od nas dokładnie chcą. Chata zielarza już dziabnięta. Gdzie znajdę jeszcze lepszą jaskółkę, sam nie wiem. Wymieniacie też ten cały test na alchemika jako ciekawe zadanie, którego mógłbym się podjąć, ale nie jestem pewien, czy aż chce mi się tyle rzeczy robić, bo to jest bardzo wieloetapowe. No dobra, ten jeden miecz, który dostałem, czy on się schował na dole? Schował się na dole. Czy jest lepszy? Damn! Jest spieprzony, a jest i tak lepszy niż mój obecny. Dobra, ale jak wyglądają w ogóle moje bonusy? Shift, przytrzymanie, porównanie. Moc znaków tracę niestety, ale dostaję moc Irdena, większe obrażenia od samego miecza, szansa na krwawienie, dodatkowy cios kończący, premia przy trafieniu. Mógłbym też rozwalić później ten miecz, żeby albo wiecie co? Zrobimy to, tak? Bo fajnie wygląda. Ta rączka, to ostrze takie, widzicie tutaj, falowane. Hej, co ja mogę do niego wrzucić? Mogę wrzucić... To oto kamyczki. Szansa na wytrącenie z równowagi średnio, ale... Wybaczcie. Szansa na oszołomienie. Co mi tutaj wzmocni? Czekajcie, szansa na zamrożenie, na zatrucie. Tu jest oszołomienie. Moc znaków mogę sobie jeszcze bardziej podciągnąć, wrzucając taki kamień runiczny. Więc wiecie co? YOLO. Rozwalimy potem po prostu ten miecz, żeby mieć siłę ataku jeszcze bardziej zwiększona. Kurde, czemu nie? A są jakieś takie małe tylko procenciki. Szansa na podpalenie? Już mam tam chyba 100%. Dobra, jeszcze większa moc i siła. A potem sobie ten miecz po prostu rozwalę, żeby odzyskać te wszystkie materiały. No dobra, to jesteśmy ciekawie wyposażeni. Ładnie ten mieczek wygląda. No i runy się świecą. Nie mam co prawda dzikiego moda, który sprawia, że jakieś jeszcze bardziej pojebane efekty na tych mieczach są obecne. Kiedy grałem na streamach, to coś takiego miałem zainstalowane, ale to wiecie. Zachciało mi się grać na next-genowej wersji w tej chwili, która jest niekompatybilna z masą modów, a ostatecznie prawie nie korzystam ze wszystkich dobroci, które są w tej next-genowej wersji. Chociaż mieliśmy różne questy, zbroje i tak dalej, więc powiedzmy coś za coś. Ale też nie chciałem robić z tego kolejnego wieśka, w którym jest 140 modów i chuj wie potem, jak to włączyć, wyłączyć, odinstalować. Dobra, jaką to bestię tutaj macie, panie Hans? Wydałeś ogłoszenie? Deszcz strasznie głośny. Tak, ja, Hans Cidaris, kondotier. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Jak grosza sypniesz, to zawsze jestem zainteresowany. Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, o, za darmo nie będę karku. Nic dziwnego, nie żyję. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. Już, już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Hank... Gert i Hank nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę, żeby ktoś pomógł miejscowym i pomścił naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No, Wiedźmin to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem? Muszę przyznać, bardzo profesjonalnie przeprowadzona rozmowa o pracę. W sensie, kto tutaj jakby... No nie, to on jakby w sumie musi odbyć rozmowę ze mną, żeby mnie przekonać do wzięcia tego zlecenia. Nawet chuj z nagrodą, zgoda. Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Hank przepadli. No dobra, mamy zlecenie na bestię z Oxenfurtzkiej Puszczy. Mam wrażenie, że ono się pojawiło w moim dzienniku już dawno temu. Aczkolwiek musiałem się naczekać, aż będę wystarczająco potężny, żeby się go w ogóle podjąć. Tak więc płotka, nie ma czasu do stracenia. Jedź, dokładnie, tak jak mówimy. Ty, a jak te klapy wyglądają? Stop! Jak ładnie wyglądasz w tych klapach? Kurwa, zbroja dla konia normalnie. Uszy nawet ma chronione, Boże, jak ładnie. Dobra, koń jest wyposażony, aczkolwiek juków do niej nie mam.
Wydaje mi się, że te yuki po prostu zwiększają naszą ogólną nośność jako postaci. No ale jak się domyślacie, w moim wykonaniu nie ma to większego znaczenia ze względu na modyfikację, którą się wsparłem. Ale kurde, jak ten mieczyk się ładnie świeci. Jeden powód, żeby te runy montować. Ale do Wiedźmińskiego mi żal, no bo potem stracę te runy. Dobra, co my tutaj mamy? Porwane krowy mi się kojarzą z tym wielkim potworem, który się respi po tym, jak spaczowali ten sposób na nieskończony hajs jeszcze w Białym Sadzie. Więc zobaczymy, może będę walczył z jakimś takim wielkim... Co to w ogóle było? Jakiś diablik, nie diablik? Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępie. Drugiego ciała nigdzie nie widać. Nie wiem, może jakiś zapach wyczujemy? Cokolwiek się tutaj musi znaleźć jeszcze. Zbadaj miejsce ataku. Jakiś ślad się musi tutaj pojawić, ewentualnie zapach, który będziemy mogli prześledzić. O proszę, rączka! Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony. Ale widać, nie wszystko doniósł do gniazda. Ha, gniazdo. Dobra, mamy tutaj jakieś ślady krwi. O nitce do kłębka. No dobra, idziemy w takim razie. Dużo dziwnych dźwięków tutaj słychać, ale ostatecznie jesteśmy wewnątrz lasu, tak więc tutaj wszelakie wilki czy... Ekimy? Nie ekimy. Jak się nazywały te skolopendry? No wiecie, te takie robale, co je zawsze ogniem traktuje. Echidny? Nie. Dobra, nieważne, wiecie co, w sumie co to jest. Na razie mamy tutaj zajebiście dużo wilków, a ja ciągle jakąś chrypę łapię. Ej, smażony wilk na dzień dobry. Coś ugryzło mnie. Halo, wilki, kurwa, spokojnie. Bąk. O Jezus Maria, dobra. Zaraz mnie przytłoczą. A nie może tak być, kurwa, wilku jebany. Dobra, wiecie co, w dupiu to mam. Pokroję was po prostu. Nie pokroję, potencjalnie nie pokroję. O! Fuck me! Jak to się wydarzyło? Nie! O, ale to spierdoliłem. Zachciało mi się bawić, i kroić. A powinienem po prostu przyjebać igni i być zadowolony z tego, że wszystkie wilki płoną. No to się doigrałem. Niewiele śmierci zaliczyłem w tej rozgrywce. Naprawdę niewiele śmierci. O Jezus Maria, znowu musimy do tego Hansa jechać. Dobra, szybciutko to załatwimy. Nawet poprzewijamy już te dialogi, bo sprawa jest jasna. Albo wiecie co, nawet wam tego oszczędzę. Ja pierniczę! Dawno się nie musiałem tak napłocić, żeby wilki zabić! Jaskółkę musiałem wypić, 3 razy się leczyć za pomocą Quena. One mnie tak napierdalały, że ledwo to przeżyłem, niesamowite. Dawno mi żaden wróg tyle kłopotów nie sprawił, co ta jedna mała wataha wilków. Taka mała może nie było, bo było ich tutaj pewnie z 12, ale nadal. What the fuck, jestem wiedźminem. Poluję na potwory. Gram na wysokim poziomie trudności, a nie najwyższym. Na najwyższym bym miał jeszcze bardziej przesrane. O, jednak widzicie, w najdziwniejszych momentach ta gra pokazuje, że jednak potrafi być trochę wymagająca. Ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. O, proszę, proszę, intrygujący. Idziemy za krakaniem, co? O, proszę. Dobra, myślałem, że będę musiał jakoś nasłuchiwać potężnie, ale kończy się na tym, że muszę tylko i wyłącznie patrzeć, gdzie jest dużo czerwonych kółeczek. Dobra, ptaszyska, co tam się takiego znajduje? O, coś tutaj jest, coś tutaj leży. Pióra, co to będzie? Cienkie stosiny, rzadki przypiórek, ciekawe. Co to będzie, jakiś archegryf? A, proszę, proszę, ja jednak też się takim trochę znawcą potworów zrobiłem. Mamy gniazdo, a gdzie mamy samego archegryfa? Bo tutaj to będą pewnie raczej, o, resztki delikwenta. Jeśli nie liczyć resztek ciała. Okej. Okay. Zlecenie dla najemników. Szanowny pan Hans Sidaris, postanowiłem przystać na pana warunek, by honorarium za zabicie bestii, za ten wypłacić z góry, żądanie 6 mieszków koron. No dobra. Wzięli zlecenie przede mną, z nagrodą płatną z góry i wyższą od mojej. A to kolega będzie tyrany w takim razie. Chciał mnie wychujać, ale taki miły dla niego byłem, bo ostatecznie stwierdziłem, kurwa, no dlaczego nie? Jak to nie mogę tego teraz zrobić? Dlaczego? Wróć po zmroku, kiedy gryf wróci do gniazda. Może byłem na jakimś złym kamieniu? Dobra, teraz mi pozwoli. No to co? Nadupcamy się w takim razie. O kurwa, już przyleciał! Opinikus! O, co za specyficzna nazwa. Oj! Dobra, tutaj myślę, że lepiej będzie Arda stosować do zrzucania go na ziemię. Ale Ard to jest jedno, potrzebuje Quena, absolutnie. Oj! On mi już przyjebał na dzień dobry, jebaniutki, ogień! Masz tonę piór, na stówę nie lubisz ognia, wierzę w to. O! God damn you, boy! Raz, dwa, trzy!
Mam całkiem oła, dużo różnych szans na, nie wiem, podpalenie, wytrącenie, moc znaków, dużo rzeczy mam tutaj wykoprzonych i zwiększonych. O, chciałeś na mnie wylądować, opinikusie? Nie będzie ze mną takiej miękkiej gry. Ze mną będzie twarda gra, ze mną zawsze jest twarda gra. Ciach! Uhu! No dobra, panie archegryfie, potężny byłeś. Ale niewystarczająco potężny, nie tak potężny jak stado wilków, które przed chwilą musiałem pokonać. Zbroja z Irael? What the fuck? Czy z Irael? Trofeum z Gryfa to jest jedno, ale zbroja z Irael? Przecież to jest z Irael, to jest jaskółka chyba, nie? Tak Avallach nazywa Ciri. Ha, intrygujące, 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 bardzo intrygujące. Sprawdźmy sobie tę zbroję z Irael, co to w ogóle jest? Nie jest lepsza od mojej, ale jak wygląda? No niezbyt seksownie, szczerze mówiąc. Też taki bebzon się trochę nam robi, taki obły, no ale to zbroja w końcu ma chronić. Intrygujące, do czego ma bonusy? Bardzo mocne odporności ma. Nie wiem, czy byłaby lepsza od mojej, czy gorsza, jakbym ją naprawił. Potencjalnie raczej się będziemy gryfa trzymać. No ale intrygująca, intrygująca. Głównie nazwa mnie tutaj jakby intryguje. Wątpię, żeby miała jakikolwiek związek z Ciri, czy w ogóle Geraltem. Nie wiem, jak pospolitym słowem jest Zirael i jak często nazywa się cokolwiek Zirael, ale intrygujące, intrygujące. No, wiecie co. Zabicie potwora to była najprostsza część tego wszystkiego, ale niekoniecznie najprzyjemniejsza. Najprzyjemniejsze będzie drylowanie tego typiarza, który myślał, że kontrakt, który zjebali, będzie mógł zrzucić na mnie, jeszcze zachować część pieniędzy. Tak jakby on cokolwiek tutaj zrobił, a wysłał tylko ziomeczków na śmierć i tak to się dla nich skończyło. Tak więc nie wiem, czy będzie potrzebne mi akcji, czy wystarczy mi mój taki niski, potężny, przekonujący głos tatusia Geralta. Ale zdecydowanie się to aż tak polubownie nie skończy, jak myślałem, że będzie mogło się skończyć. A wszystko przez ich chciwość. Bestia z Oxenfurskiej Puszczy. Sama bestia nie była zbyt potężna. Ale otoczka intrygująca. No, jak tam? Panie Hansie, wychujać mnie pan chciał. Pogadamy sobie o tym. Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Nie tak szybko. Chwila, poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry i wyższa od mojej. No co poradzę. Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Ja ci kurwa dam. Dostać, to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto. Już. Będziesz się rzucał? Mam was wymordować w tym obozie? Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. Brodacz chyba miał jakąś szczerą nadzieję, że nie znajdziemy resztek listu przy jego kompanach. Albo nawet nie wiedział, że go przy sobie mają. No dobra, wychujać to ja, ale nie mnie. Dziękuję bardzo za współpracę. Bardzo przyjemnie się z wami współdyskutowało. Współdyskusja? Raczej nie ma takiego stwierdzenia, ale to nieważne. Dobra, moi drodzy, mamy co? 22 minuty odcinka. Zobaczmy, jaką jeszcze interesującą rzecz możemy zrobić. Jest taki quest i wydaje mi się, że go gdzieś tutaj widziałem. Nazywa się Ochotnik. O właśnie. Rozejrzyj się po okolicy, coś między niezdarnym śpiewem a zawodzeniem zażynanego cielaka. To niekoniecznie będzie zadanie, które będzie niesamowicie wymagające, czy będzie pokazywało jakiekolwiek ciekawe walki, ale podobno jest fajne, fabularnie. A jeżeli jakieś zadanie jest fabularnie intrygujące, zabawne, może ciekawe, to co ja się będę ograniczał? Rozejrzyj się po okolicy. Właśnie, co tutaj takiego będzie do usłyszenia? Czy ja coś faktycznie tutaj znajdę? Może trzymają jakiegoś człowieka tutaj zamkniętego? Marynują go na obiad, leży po prostu w oliwie z przyprawami od 3 dni. Nie może się stamtąd ruszyć. Jego ciało jest gładkie, niczym baletnicy z rosyjskiego baletu. Boże, komu tam najlepsze balety mają? Ale mam ciekawe całkiem rzeczy od niego. Dobra, porozmawiajmy z tym trolem. Ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Aha, te deski dookoła to są te łodzie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kurwa, to jest genialne. Jakby... Przerób to, co masz bronić, na obronę dla tej rzeczy, którą masz bronić. Do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było.
ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Kosnierzy. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. To jest dopiero prosty sposób na życie. Zjadłeś żołnierzy, jesteś niebezpieczny. Nie no, wojna rządzi się swoimi prawami. No jakiekolwiek tutaj niesnaski były, nie będę się wtrącał. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Tak, ty robiący zakupy w mieście to będzie jedyny problem. To jakby, że łodzie ci ukradną. Spróbuję zdobyć tę farbę. Wcale nikt się kurwa nie zdziwi. Dobry ludź. Armia Redańska ci tego nie zapomni. Nie oczekuję, że zadanie zaktualizowane. No to będzie to, Jezus Maria. No dobra. No skoro troll się poczuwa do bycia aż takim tutaj szefem całej tej miejscówy. Pięknie te łodzie rozłożył i przerobił je na płot. Ale też widzę, przerobił na taką swoją małą chatkę. Plus jeden dla niego. Gdzie będą te farby w takim razie? Znajdź farby, których potrzebuje troll. Czy ja mam do miasta skoczyć? Czy ja mam hopnąć do Oxenfurtu i tutaj zrobić zakupy? No dobra. No skoro troll tak bardzo chce pomocy, to mu pomóżmy. To był troll, tak? No z tego co pamiętam, to stworzenie to jest troll, nie ma chyba żadnego, to nie jest golem, golemy wyglądają kompletnie inaczej. No dobra, o! Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Chłopaki, macie jakiś problem? Bo... Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Wow! Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! O, chcę was zabić. Nie zapłacę, pierdolę. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Panie kolego, mam złe wiadomości dla ciebie na temat twojego króla. Będziemy się bić? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Ktoś inny przyszedł. Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Mhm. Może ten mnie będzie kojarzył. Taki szpieg jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. Uuu, tylko ja wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Weź wy dupce, kolego. Przyszedłem farby kupić dla trolla. No ale nie wiem, czy ja miałem do czynienia z tym gościem wcześniej, że akurat teraz przyszedł mnie... No wybawić to może za mocne słowo, bo jakby po prostu pokroiłbym tych ludzi na kawałeczki. Ale to raczej ich uratował, wstawiając się za mną. Dobra, tutaj gdzieś te farby będą do kupienia, bo obstawiam, że muszę je kupić. Tylko godzina jest pewnie jeszcze nie ta. Przewijmy się do... Która to będzie? 9 rano, no to kram musi być już otwarty i mamy to. Dobra, panie kupcze, czy ty mi farby zaoferujesz? Biało-czerwone? Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Taki pewny jesteś? To poproszę 4 głowy wyższych wampirów. Na wynos. Pokaż mi swoje towary. Obejrz. Dobra, te farby, o nawet są już w pakiecie, proszę, proszę, zajebiście. Dziękuję bardzo, fantastycznie się z tobą dealowało, w kartę absolutnie grać nie chcę.
opóźni to tylko bardzo ważną misję, jakie się w tej chwili podejmuje. Pomalowania łodzi. Pomalowania zniszczonych łodzi w sumie. Fort Białego Orła. Czy on się nazywa Biały Orzeł? Nie wiem, nad nim po prostu jest coś napisane. On ma jakieś imię tutaj przypisane. Nie, to po prostu skalny troll. O, mam dowód, że to są trolle. Dobra, trolu, mam twe farby. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Chyba łupek. Mam farbę. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. Okej. Oho, dobra. O co chodzi? Coś potężnego się w jego wnętrzu dzieje. Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A Luć umie malować? Ja rozkazuję! Niech umie! To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Ty lepiej namalujesz, dasz radę, wierzę lepiej w ciebie. Lepiej namalujesz, w końcu jesteś żołnierzem Radowida. Tak, ja spróbuję. Ludź niech nie ucieka i patrzy. Ciekaw jestem, jak trollowi wyjdzie na malowanie ptaka. Niedobry ptak, brzydki. Tam z tyłu nie, jest ten malunek czy krew? Nieźle. Proszę, proszę. Kto ja jestem, Polak Ludź mały, jaki herb twój, orzeł biały. Ale ptak brzydki. Ja widzę. Troll może głupi, ale nie ślepy. Co ty gadasz, panie trollu? Zajebisty jest. Nie taki jak inne. Dziękuję. Widzicie? Dobry wiedźmin to taki, który nie tylko pomoże potworowi, ale jeszcze upewni go, że jego umiejętności naprawdę wystarczą. Plus... Zajebiście ten ptak wygląda, jakby mi się osobiście podoba. W takim specyficznym stylu namalowany. Bardzo intrygujący... Użytek tego pustego miejsca został tutaj wykorzystany. Możesz wszystkim. Naprawdę myślałem, że to zawodzenie to będzie jakiś człowiek, który jest gdzieś tutaj uwięziony, nie wiem, w katuszach, w klatce. Ten troll może sobie jakiegoś zwierzaczka właśnie znalazł, albo przyszły obiad, tak jak spekulowałem, ale skończyło się na czymś, powiedzmy, o wiele mniej, nie wiem, wybuchowym czy tragicznym. Troll po prostu se chciał namalować godło redańskie na łodziach, które miał pilnować, ale przerobił je na mur. No cóż, miłego pilnowania w takim razie. Trochę czasu tutaj możesz jeszcze spędzić, biorąc pod uwagę, że nawet ci żołnierze, którzy ci dali rozkaz, mogli już zginąć z mojej ręki. A jak nie, to raczej zapomnieli o całej tej sprawie. Chociaż to ważny kawałek terenu. Byle tu nie przyszli, nie próbowali go mordować, ale jak zobaczą orzełka, nie, wiedzą, że on będzie jednym z nich. Dobra, moi drodzy, mamy 32 minuty odcinka, ja chcę sprawdzić tylko jedną rzecz. No, już wszystko jasne. Chciałem się dowiedzieć, kto sprzedaje mapę prowadzącą do... najwyższego możliwego dostępnego gryfońskiego zestawu i okazuje się być tą osobą Hattori. Tak więc koleś, któremu pomogliśmy dawno temu, miecze i pierogi, ostatecznie wraca do nas z przysługą nie tylko taką, że wykona nam te miecze, ponieważ jest jedynym kowalem, który będzie w stanie nam to wykonać, ponieważ on jest na poziomie właśnie Mastercrafta, a to już jest Mastercrafted Griffin Set. Ale na dodatek da nam mapkę, która pomoże nam to znaleźć. Wydaje mi się swoją drogą, że mogłem już znaleźć którąś z części tego całego zestawu, potencjalnie miecz być może gdzieś, jak podróżowałem po Skellige, bo pewnie to wszystko będzie na Skellige. Ale na razie niech mi pokaże swoje towary. A może już kupiłem tę mapę? Nie. Pokaż mi swoje towary. Dobra, najpierw jest w chuj mieczy. No i mamy to. Co jest tutaj? Notatki o Wiedźminie Elgar zachowane w dobrym stanie. Tutaj jeszcze inny Elgar. Tutaj jeszcze jedna mapa, czwarta mapa. I poza tym nie ma chyba niczego super pasjonującego. Ale wiecie co, jak tutaj od razu jestem. Czemu nie miałbym mu sprzedać tych wszystkich rzeczy, żeby zarobić trochę pieniędzy? Te wszystkie pałki, miecze. Nie wiem, jak lorowo wytłumaczyć nośność Geralta. Chociaż nawet z domyślną nośnością to miałby tego tak w pizdu przy sobie, że nie miałoby to chyba większego sensu. Nie sprzedałem przypadkiem niczego ważnego, nie. Disgler, przedmiot mistrzowski. A chuj, zostawię. To takie najbardziej gówniane, tylko ich się pozbywam. Dobra, ile tam mamy? 15 tysięcy prawie. Proszę, jakie ładne ceny. Dobra, fantastycznie. Coś tam nam się chyba w ogóle wykonał jakiś cel misji z tych map, które teraz zakupiliśmy. Tak więc zobaczmy. Poszukiwania, moi drodzy. Rynsztunek, nie, czy ja muszę to przeczytać? Pewnie muszę to przeczytać dopiero, co? Gdzie te mapki się znajdują? Gdzie są te mapy? Tutaj mamy jakieś notatki Hieronimusa, mamy mamy tą mapkę Edwina Greloffa.
A, symbole gryfa, to zdecydowanie jest wszystko, czego potrzebuję do mojego obecnego celu. No i mamy to! Ulepszenia rynsztunku szkoły wilka? Nie chcę wilka, wilk mnie teraz nie interesuje. Chociaż ciekawe też by było go zebrać. Mamy tutaj gryf 4 na Skellige. Brakuje nam miecza stalowego, pancerza i miecza srebrnego. Okej, czyli pancerz to wszystko będzie w jednym miejscu? Bo jeżeli tak, to zajebiście! Nawet teraz mógłbym się udać i to zdobyć, ponieważ zwykle te wszystkie części są jeszcze obarczone jakąś koniecznością walki. Ale kurwa, w jakich miejscach one są pochowane? Dobra, ten będzie najbliżej. Pójdźmy sobie do osady Redgleaf. Podjedziemy tam kawałeczek. Reszta jest troszeczkę trudniej dostępna i trochę poza szlakami rozwalona, ale to też nie powinien być chyba wielki problem dla nas. Co? Tak mi się wydaje. Tak więc czemu nie? Chcieliście oglądać jak najwięcej Wiedźmina, to proszę bardzo. Będziemy tak zmastercraftowani i tak przygotowani na nadchodzące pojedynki. Nikt mnie kurwa nie tknie, a jak dupną w Quena, o panie! To jest odpowiedni cel misji. Jak dupną w Quena, to takich wydupcy, że nie będą wiedzieli, gdzie jest góra, gdzie jest dół. A trzy uderzenia w bańkę mnie wychylują za całe moje życie. Tyryryry. Niestety, nadal nie będą u nas obecne żadne fajne setowe bonusy, ponieważ do tego jest potrzebny najwyższy poziom zbroi, który dostępny jest tylko i wyłącznie w krwi i winie. I nawet rzemieślnik, który wykonuje nam te grandmasterowe rzeczy, też jest dostępny tylko w krwi i winie. A tutaj takiego mamy delikwenta. Dobra, zanim z nim się zacznę bić, te pizdy do mnie lecą tutaj bardzo aktywnie. Chociaż lecą, nie lecą te harpie? Dacie sobie spokój? Chcecie się napierdalać, czy... Nie, odleciały, ale się dobrze składa, bo mamy tutaj innego przeciwnika. Cyklopa. Stan gry został zapisany. Dobra, panie cyklopie. Napierdalamy się. Zostaw tę kozę. Uj. Dobra, chuja mu to zrobiło, ale też ja mu robię bardzo dużo. Dobra, cyklop płonie jego... O! Te, ja zaraz spłonę. Nie! Dobra, okej, tragedii nie ma, ale już tu nie wejdę. Nie! Prosto do morza. Kurwa, jak ja tam mam wrócić teraz po ludzku? Halo, ja się... No, chyba mnie popieść. Czekaj, tutaj będzie, wydaje mi się, bliżej. Jebany cyklop! Zagonił mnie w kozi róg i taktyką zepchnięcia mnie do oceanu zmusił do wycofania się. Kto by przewidział takie ruchy po zwykłym cyklopie? Geralt, gdzie ty tutaj dasz radę się wspiąć? Powiedz mi, że tu... O, pyk, pyk. Nie, tyryry, ajajajajaj. Dobra, czy ja tu wejdę w ogóle? Kurwa, nie wydaje mi się. Mogę tutaj hopnąć, mogę wejść tutaj, ale... Czy ja potem będę zjeżdżał, czy ja potem będę wchodził? Proszę, Geralt, wejdź. Idziemy pod takim bezpiecznym kątem bocznym. Dobra? Okej. Jesteśmy w domu. Już chyba stąd nie zjadę. Kolejne pieprzone harpie u góry. Nie wtryniajcie się w mój pojedynek z cyklopem, okej? Deal? Nie deal. Dobra. W pizdu, leż tam na ziemi. I cicho. Jak ja mam je rozwalić, to muszą być na ziemi. O, idealnie. Dobrze. Jedna... piękną paradą, o, myślałem, że przemieszczę paradą, ale nie. Wszystkie jak ładnie dobijane, zajebiście. Jakbym normalnie szaszłyk na grilla przygotowywał się, czuję, a nie walczył z harpiami. Rachu ciachu. Ale jak ich nie dobijam, to kurwa trochę mają tego życia. Kto by pomyślał, że harpie taką potęgą mogą władać. Dobra, jeszcze raz, zapis gry, lecimy do tego cyklopa. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to przejechałem chyba tutaj w okolicy i byłem przerażony tym cyklopem. On już ledwo żyje! Dobra, kurwa, w pizdu z tobą, cyklopie, naprawdę? Mózg potwora, stara niedźwiedzia skóra. Gdzie masz moje rzeczy, typie? Gdzie żeś się schował? Budynku jakiegoś chronił ewidentnie. Plus, to jest oznaczone jako gniazdo potwora. Co tutaj się rodzą cyklopy? Wysuwają się po prostu z ziemi jak jakieś dziwaczne mechanizmy? Ty, jeszcze miejsce mocy u góry? Ty, schody tu jakieś, a? Wejście na górę, dobra, to wiele wyjaśnia. Cóż, no nie dziwię się, że cyklop na takim poziomie chronił tego miejsca, jeżeli mamy tutaj miejsce mocy. Punkcik umiejętności, dziękuję bardzo. Moc Arda zwiększona. Dobra, dobra, i mamy dwie piękne, okute skrzyneczki, dziękuję bardzo. Angiware, kawaleryjskie siodło, glify, kamienie i mamy to, proszę, spodnie, rękawice, zbroja, buty, no i zostały nam tylko miecze. To mi się podoba w tych późniejszych, jakby z późniejszych, tych lepszych częściach setów, że tak właściwie nie musimy biegać osobno za każdym jednym elementem tego ekwipunku, ponieważ są naraz. W większości przypadków są w jednym miejscu. Tutaj jest co? Zbadaj ruiny, zaginiony syn. Okej. Okay. Chyba też mi mówiliście o tym zadaniu, że jest interesujące, więc może się je wykona w wolnej chwili. Ale na razie wieś Ferlund i lecimy tutaj. To wygląda mi po prostu na jakąś opuszczoną, rozjebaną wioskę obok, więc nie powinno być zbyt problematyczne do przeszukania i przebadania. Płotka niech mi się tutaj tylko pojawi. Lećmy zatem.
Cóż, no walka z cyklopem, jak widzicie, okazała się być o wiele... Gdzie ty, kurwa, płotka jesteś? Haha, super, zajebiście. Dzięki. Naprawdę, ustawiaj się więcej we framugach wewnątrz budynku. Musimy odbiec kawałek, żeby na nią wsiąść, bo inaczej znowu mi się zrespi w jakimś z dupy miejscu. Najlepiej w ogóle wyjść z miasta, kto wie, co sobie teraz wymyśli. Może na dachu wyląduje, może nie. Nie mogę się trochę doczekać zadania, które chyba wprowadzili w Krwi i Winie, gdzie wydaje mi się, że po prostu jesteśmy wysoko jak jajca żyrafy i zaczynamy gadać z płotką. Jest takie jedno zadanie tam właśnie ukryte w Krwi i Winie, bardzo ciekawe. Nie chciałem zejść! O, ale się płotka odblokowała, tak więc... Jakiś plus z tego wyszedł. Chciałem nią hopnąć, ale no nie do końca zrealizowałem ten plan. Dobra. Jednostki odległości spadają w tempie rychłym. Zasuwamy do przodu. Ty, nie. Do którego ja mam jechać? Do tego, tamtego? Dobra, wiecie co? Już pojechałem do tego, więc jebać. To chyba będzie ta wioska. To miałem cały czas zaznaczone, a wiem, że to było bliżej. Ja tutaj dam radę w ogóle przejechać, bo jak już mówiłem, to miejsce wygląda kompletnie opuszczone. Jakiś pytajnik się jeszcze tutaj pojawił. Ewidentnie jakieś ukryte, skryte rzeczy. A co my mamy tutaj? To jest po prostu jakiś budynek, znak wiedźmiński, sobie tutaj gdzieś zlokalizujemy i potem zawęży się nasz obszar poszukiwań. To widziałem, dokładnie. Warto się tu rozejrzeć. Cholera, i tutaj nawet żaden wielki, pojebany przeciwnik nie będzie bronił tego schematu? Come on! Come on! No, coś tutaj poumierało zdecydowanie, ale wielkiego problemu to mi nie spowoduje. Cyk, 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 korzenie pigmentu, czy tam pimiento. I mamy to. Mistrzowski stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. No dobra, pytanie w takim razie, bo już chyba sobie w tym odcinku zbierzemy jeszcze to ostatnie. Wydaje się nie być super daleko, ale wydaje się być też w takim strasznie skurwiałym miejscu niestety. Tak więc uwaga, będzie pewnie trochę pływania. Dam sobie punkt tutaj i pójdziemy do wsi Sund. Tutaj wezwiemy płotkę, podjedziemy sobie w tamtym kierunku, zahaczymy też o jakiś pytajnik, który się tam znajduje. O, nawet że mnie trasa prowadzi odpowiednio. W dobrą stronę. To jedziemy zatem. Coś tam po drodze jeszcze, mam wrażenie, się znajduje pod tym pytajnikiem. Być może jakaś opanowana przez bandytów wioskę. A zawsze jest dobra okazja, żeby jeszcze trochę pokroić przeciwników. Czemu nie? Szczególnie jak będzie ich zajebiście dużo. Co my tutaj mamy? Zwykła wioska, opanowana wnioska. Uuu, ile zabawy! Dobra, okej. Dalej, dalej, ręka gadżeta. Ja ci kurwa dam. Dobra chłopaki, na spokojnie. Jest ich tutaj trochę w pizdu, będę szczery. Chyba czas w takim razie, żeby nasz miecz poszedł w ruch. Hohohoj, boj. Dobra, podobijani, ktoś tam płonie, ktoś tam wkurwiony. Jak od razu na ziemi leży, Boże, Ardzik taki potężny. Dobra kolego, akcji, wykończenie. Hehehe, cudowne. Ty, tutaj ci bandyci nadal kurwa leżą. Ja tak dawno temu tego Arda rzuciłem, niesamowite to jest. Dobra, pierwsze trafienie właśnie we mnie wleciało. Ten bandyta nie żyje, ten bandyta też już ma przejebane. Przesuńmy się do niego po prostu. Uej! Pięknie. Ach, uwielbiam. Uwielbiam wykończyć przeciwnika jednym sprawnym ciosem, bo się wtedy ta animacja odpala. No dobra, to na rzeczy tutaj z tych ludzi powypadała. Jakieś miecze, nie miecze, skrzynunie, które trzeba przeszukać. Dratwa, ulepszony północny wiatr, jakaś brygandyna. Dobra, ale to chyba jeszcze nie koniec, ponieważ te obozy zmieniają znaczek, kiedy się przeszuka wszystko, co jest tutaj do znalezienia. Tutaj jest tylko jakaś tenta, proszek alchemików. Jeżeli otwiera się to okienko, znaczy, że gra interpretuje to, co teraz robię, jako kradzież. Ale czy jest kradzieżą zabieranie rzeczy ludzi, którzy już nie żyją? Których ja właśnie wymordowałem, no to już nie należy do nikogo, bo nie ma tutaj nikogo, do kogo mogłoby to należeć. Wiecie, o co chodzi? Ty, ale nie, jeden przeciwnik jeszcze żyje? Bo ja już nie pamiętam, czy to się... O nie, ty, jest jeszcze jeden mobek! Siema, bandyto! Ja! Cudowne. Oho! Zmienił wygląd! Cały model mu się zmienił! Twarz, kurwa, głowa, ubranie! Takie w momencie przecięcia na pół. Czy to zawsze tak się kończyło? Czy ta animacja zawsze tak wygląda? Nie wiem. Nie wiem, ale ludzie powrócili do wioski i Geralt patrzy zadowolony na efekt swoich działań. Dobra, płotka. Cieszę się, że sobie tutaj sianko jakieś wdupcasz, ale mamy ważne rzeczy do roboty. Buhachy, hachy. Kręć się tą płotką. Dobra, dobra, do przodu. Do przodu jedziemy. Wydaje mi się, że jak tą drogą pojadę, to też mniej więcej do mojego celu trafię. Jak się nie zablokuje na ogniu! Płotka, pojebie mnie z tobą. Zabił potwora. No jeżeli potworami nazywasz ludzi, to po pierwsze, młody, masz bardzo dobry instynkt do charakterów, ponieważ wszyscy ludzie to potwory. A po drugie, no wiele potworów zabiłem, ale nie wiem, czy mówimy o tym samym. Dobra, ruszamy przez las.
Tutaj jeszcze jakieś potworzyska będą nas atakowały, wilki, nie wilki, ale nie mam zamiaru znowu bić się z watachowików, bo znowu odniosę sromotną porażkę. Dlatego po prostu zadupcam przed siebie. Ta wioska tutaj w ogóle oferuje mi, no oferuje mi oczywiście punkt szybkiej podróży. Dawno temu bym już zdobył tę rzecz, gdybym tylko miał ten punkt. Nie musiałbym jechać tak. Dobra. Przechopcajmy sobie mniej więcej jakoś tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się właśnie takim skrutasem sobie skoczyć. Mam jakiegoś gryfa widzę latającego? Niekoniecznie mam teraz ochotę na walkę z kolejnym potężnym potworem. Nie jest jakiś niesamowicie mocny, ale po prostu trzeba trochę dookoła niego skakać i chwilę poświęcić na bicie go. Dobra, tam mamy jakieś ruiny. Nie widzę tutaj żadnego rozsądnego, szybkiego sposobu na pokonanie tej wody. Chyba, że przebiegnę sobie lewą stroną ten gryf. Nie wygląda na to, jakby się miał mną zainteresować, więc po prostu go kulturalnie ominę. Hopsaj, Geralt, nie denerwuj mnie, taka płytka ta woda jest. Nie wiem, co ty masz z nogami, ale powinieneś to na luzie przeskoczyć. Kurwa, kamienie, patyki. Wszystko na świecie mi chce przeszkodzić. Dobra, jesteśmy, w końcu dotarliśmy. Gdzie jest znaczek wiedźmiński? Cyk, cyk, pyk, pyk. Warto się tu rozejrzeć. No dobra. Nie wydaje mi się, żeby to miało być jakoś straszliwie tutaj schowane. Widzę tam jakiegoś wroga, ale czy to jest... No jakieś chyba latające skurwysyństwa tutaj są. Dobra, mamy to, proszę państwa. Pozamiatane, dziękuję. Mamy wszystkie części rynsztunku gotowe, tak więc jedyne, co nam teraz pozostaje, to... sprawdzić to intrygujące miejsce. Jakieś niebezpieczna miejscowa pełna... nekerów. Dobra, gniazdo potworów, czy tak po prostu jakieś... Nie, niekoniecznie to chciałem robić, kurwa, ile ich tu jest? Bum, igni. Dobra, ała, jak mnie rozjebią zaraz. Ard! Dobra, Ard jest zawsze dobrą taktyką. Chyba, że jakiś taki jeden mały skurwiel się uchowa. Daj ać ci pobruszę. Dobra, te pięknie leżą i czekają, aż je dobiję. Uwielbiam Arda, naprawdę. Taką swobodę daje mi w zajęciu się tymi wrogami, tak jak mi się podoba. Czyli każdym dokładnie tak samo. Po prostu podchodzę i wciskam im miecz prosto w klatę. O, nie to chciałem zrobić. Chciałem pochodnie sobie odpalić, bo tak trochę mało tutaj widać. Intrygujące miejsce, ale się przedłużył ten odcinek. Bardziej niż planowałem nawet. Co się tutaj odpierdala w ogóle? Jakby jeden neker to nie jest wielkie wyzwanie, ale oczekuję, że będą tutaj potencjalnie jakieś ciekawe skrzynie pochowane, bo wygląda to jak dalsza część tych wszystkich ruin. Więc zobaczmy. Szybka przebieżka, potem możemy wydupcać prosto do Hattoriego. Podnieś pomięty list. Szanowny panie, byliście łaskawi, te zlecenie. Dobra, chyba w tej chwili realizuję jakieś zlecenie, w sensie niektóre aspekty bądź części jakiegoś zlecenia, którego jeszcze nie podniosłem. Tak więc wybiegam trochę do przodu. Dobra, nekerze. Za często mi się zdarza odpalić ten alternatywny trybignik, denerwuje mnie to. Chciałbym go wywalić, ale musiałbym na to miejsce dać coś innego, żeby mieć tak samo fantastyczne odzyskiwanie energii, jak mam do tej pory. No ja się naprawdę tutaj w jakieś zlecenie pakuję, którego niekoniecznie mam ochotę teraz się podejmować. Mamy już tak 47 minut. Mapa świata, moi drodzy, stąd wydupcamy, tak mnie to nie interesuje. A co mi tutaj pokazać? Aha, żeby się przenieść na inne zadanie. Dobra, Nowigrad w takim razie, Hattori. Ciekaw jestem na dobry początek, czy moje zasoby wystarczą mi, żeby wykonać to, co muszę wykonać. Bo to, że mogę zrobić sobie miecze, to jest jedno, ale czy mnie stać na zrobienie tych mieczy, to już jest kompletnie inna dyskusja. Jeżeli mnie nie będzie stać, to po prostu zakończymy odcinek i zrobię to poza odcinkiem. Nie wiem, czy będę musiał pobiec gdzieś, coś zdobyć, czy może polecieć w kompletnie inne miejsce i coś kupić u jakiegoś losowego handlarza, bo jak sobie googlowałem, skąd wziąć to, skąd wziąć tamto, no to kończy się to tak naprawdę na odwiedzaniu jakichś bardzo niszowych handlarzy, którzy akurat mają jedną daną konkretną rzecz w swoim ekwipunku. I taka to już jest praca Wiedźmina. Nie można oczekiwać w ogóle, że ci wszyscy kowale i płatnerze będą mieli wszystko, czego potrzeba do zrobienia tych mieczy. Dobra, Hattori, poważna sprawa. Tak. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Dobra, cyku myku, miecz srebrny. Dobra, zacznijmy od stalowego na przykład. Gdzie to będzie? Zapomniany, wyśmienity, ulepszony, stalowy, mistrzowski... Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. Czego nie mam? Sztabki dwimerytu nie mam. Dobrze, że mam jajo potwora tak na randomie. Uwaga, sztabka dwimerytu. Czy dam radę sobie to zrobić? Mamy rudę dwimerytu, dobra. Jedna, druga i cyk. Możemy sobie wykonać nasz mistrzowski miecz gryfa. Premie staną aktywne do arcymistrzowskiego. Tak, wiem. Sam miecz w ogóle 860 kosztuje. To jest niemało. Dobra, srebrny w takim razie. Mistrzowski srebrny miecz za... I znowu dwie sztaby dwimerytu, ale ponownie chyba mnie na nie stać. Pieprzony dwimeryt. Pomyślałby ktoś, że to będzie tak kluczowa rzecz. No ale cóż, jak ma walczyć z magicznymi... Chociaż nie.
Bo Dwimeryt jakby walczy z istotami magicznymi. Są te kajdany z Dwimerytu i tak dalej. Ty, przepraszam, czy ja jestem ślepy? Przestałem to widzieć? Gdzie ta sztaba Dwimerytu? Tutaj. Dam radę akurat idealnie dwie jeszcze zrobić. Och, God bless. Moje przeszukiwanie absolutnie wszystkiego. Mistrzowski pyk. 1000 ten kosztuje tym razem. God damn. Dobrze, że mniej więcej innych zasobów używa wykonywanie zbroi, ponieważ wtedy byłoby naprawdę hardkorowo. Dobra, bywaj. Jak jest z levelem, na które one są przeznaczone? Czy one już się po prostu zamontowały? Tak, są na poziom 34. Czyli jednak dobrze mi tutaj powiedzieliście, że dopiero na 34 ma to sens. No jak widzicie, wszystko inne po prostu drży w słabości w porównaniu do tych. Ale jakie ładne te miecze. Nie będę ich tutaj wyciągał, bo zaraz zaczną mnie napierdalać. Ale te rączki są takie fajne. Najlepsze jest to, że widać te miecze, kiedy jesteśmy w dialogach, więc możemy po prostu naszym dripem strzelać naokoło, jak tylko nas widzą. Pod zamcze zatem. Tutaj mamy naszą mistrzowską kowalówę. No i zobaczymy, co mi się uda wykonać. Niestety robienie zbroi to jest o wiele jakby dłuższa i bardziej skomplikowana zabawa ze względu na rzeczy, jakie są do tego potrzebne. Ale kto wie, może się uda. Co możesz mi zrobić? Potrzebuję dojebanego pancerza. Dobra, składniki na koniec. Zacznijmy może od spodni, bo są na samym dole. Chociaż nie, no jebać. Pancerz, główny pancerz. Mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu gryfa. Kurwa, znowu Dwimeryt. Wyprawiona... Dobra, 3 dwimerytowe blachy. Mogę sobie w ogóle przypiąć ten przepis. Przyda mi się chyba. Schemat wyświetli się w panelu sklepu. Panel sklepu aż tak bardzo mnie nie interesuje. Dobra, 3 blachy dwimerytowe. Zobaczymy, czy uda się to w ogóle wykonać. Dwimerytowe blachy potrzebują sztaby dwimerytu, kurwa. I nie mam w ogóle składników na sztaby dwimerytu. Nawet nie mogę ich kupić u niej. Jo, dobra, to będzie problem w takim razie. Niestety, nie dam rady tego totalnie wykonać. Chyba że, czekajcie, rozbierz na części. Jest tutaj coś, co da mi po prostu bezpośrednio dwimeryt. Mam wrażenie, że przy takiej ilości gówna, jakie ja tutaj zbieram, powinienem być w stanie coś rozłożyć i dostać po prostu z tego dwimeryt. Nie wiem, które z tych rzeczy w ogóle na dwimeryt będą rozkładały. Mogę tak, o, tutaj mamy jajo potwora, możemy z tego zdobyć. Okej. Okay. To luźno w takim razie. Raczej żadne potworne rzeczy. Prędzej coś właśnie metalowego bym powiedział. Czy cokolwiek da mi tutaj rudę dwimerytu? Czy może będę musiał iść do jakiejś, nie wiem, kopalni pojebanej? Tutaj mamy co? Pióra... Nie, to nie są pióra gryfa. Co to jest w ogóle? A, esencja żywiołu. No powiem wam, moi drodzy, cienko to wygląda, szczerze mówiąc. Nie mam tutaj za bardzo chyba takich randomowych dwimerytowych rzeczy, które mógłbym sobie rozłożyć. Ewentualnie te miecze. O! I teraz nagle te miecze okazują się być przydatne. Na które wy jesteście levele? A zresztą, jakie to ma znaczenie tak naprawdę? Mogę rozłożyć te takie najsłabsze. Na 29, on jest 33, 19. Sztaba ciemnej stali. To akurat... O, tutaj mam sztabę dwimerytu. Angiwarę, wybacz mi, ale zostaniesz rozebrany. Potrzebuję tej sztaby. I tutaj mamy też... co jest takie? Ostrze zimy, sam nie wiem. Miecz z okrawków z Hattoriego. To głupio rozkładać. Ale potrzebuję czegoś, co mi da sztabę dwimerytu. Dobra, przykro mi mieczu, masz tylko szansę na podpalenie. Trochę pierdołowaty. Dobra, mamy te dwie sztaby dwimerytu. W takim razie rzemiosło. Nie chcę przypiąć wilka. Nie. Ja chciałem przypiąć tego skurwysyna. Dobra, 3 blachy są potrzebne, ale blacha to wydaje mi się z dwimerytu, że wymaga właśnie 2 sztabek. Mam teraz 4. No dobra, okej, to prawie, ale co, jeszcze jakieś miecze muszę rozłożyć, bo inaczej będzie naprawdę ciężko ze mną. Ten na 14 poziom sztaba dwimerytu, no dobra. Rozkładamy w takim razie, nadszedł ten moment, który wy przewidzieliście dawno temu. Nie mam wielkiego tutaj użytku z tych mieczy, wolę sobie po prostu zapłacić. Ty, już mam 9600, ależ to w pizdu po prostu pieniędzy zżera. Dobra, rzemiosło. Potrzebuję jeszcze jednej blachy, tutaj mogę te skóry drakonida kupić, tak więc będzie zajebiście. Dobra, blacha, 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 blacha. Dwimerytowa blacha, dziękuję bardzo. Pewnie potrzebnych mi będzie ich więcej, ale na razie nie będę aż tak bardzo się na to rzucał. I cyk, mamy to! Mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu gryfa, tego potrzebuję. Bum! No i co? No i zajebiście. Czy ja już będę miał założoną? Tak mi się wydaje, że nawet powinienem wręcz już mieć założoną, ponieważ... Bywaj. Ta, którą miałem teraz, się transformowała w nową. Czy ona wygląda dokładnie tak samo? Czy ja muszę usunąć moda na tę zbroję, żeby zobaczyć, jak ona wygląda? Czy ona się zmieniła w jakikolwiek sposób? Nie jestem, szczerze mówiąc, pewien. Założoną ją na pewno mam. Kto wie, może nie ma w tym modzie tego? Może się zmieniła? Nie wiem, wy musicie powiedzieć. Czy są jakieś takie ewidentne, widoczne zmiany w tej zbroi? Może jak zrobię resztę, to bardziej to zauważę. Dobra. Geralt! Kurwa, godzinny odcinek, ja sobie wymyśliłem. On jest jeszcze na dziś!
Ta, wiedźmiński pancerz. Dobra, tego jebańca możemy odpiąć, teraz czas na rękawice mistrzowskie. Proszę! I tego kurwa mam komplet! Wszystko mam, co potrzebne. Mistrzowskie gryfa. Tak, wykonaj przedmiot. Zajebiście. To możemy odpiąć, rękawice, koniec. To jeszcze buty na samym początku. Mistrzowskie buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Sztapa meteorytowego srebra. To mogę nawet, szczerze mówiąc, kupić. Pierdolę. Nie będę się bardziej z tym pieścił, żeby tam rozkładać i kraftować samemu. Cyk, mistrzowskie buty gryfa, zajebiście zrobione. No to zostają zatem spodnie. Mistrzowskie gryfa, spodnie. Jajo potwora, to sobie skombinujemy i sztaba meteorytowego srebra. Dobra, to się ogarnie. Sztaba meteorytowego srebra będzie jak rozłożymy to, ale nie. Najpierw rzemiosło, czy ja nie mogę sobie po prostu zrobić sztaby meteorytowego srebra? Powinienem być w stanie, mamy to, proszę, proszę. Sztaba meteorytowego żelaza? Nie, potrzebuję srebro. Dobra, zajebiście. Akurat mamy tutaj sztabę srebra na takie cuda. I do tego, jak rozbiorę na części którejś z tych jaj, widziałem, dostanę jajo potwora. O tutaj. Jajo wiwerny. Niech będzie. Wszystkie trzy. Czemu nie? No i co? No jesteśmy gotowi, żeby zrobić finalną rzecz naszego seta, czyli mistrzowskie spodnie gryfa. Bum, bum. Wykonane. No i co? Jesteśmy teraz class A dripperami. Bywaj. Bywaj. Dobra, to ja teraz zrobię jedną szybką rzecz. Zdejmę te rzeczy i nie wiem, założę je jeszcze raz po prostu. Więc mamy mistrzowskiego gryfa. Nie wiem, jakby czy te jakby wyglądy się zmienią, nie zmienią. Który to będzie gryf? Tutaj jest mistrzowski gryf. Tutaj mistrzowskie spodnie gryfa. I jeszcze zostają nam buciki na koniec. To będą, nie, to jest kocik, wilk i gryf. No jesteśmy totalnie w tej chwili, moi drodzy, wyposażeni po mistrzowsku. Jak wygląda teraz w ogóle nasza statystyka mocy znaków? 256% w górę. Pojebane rzeczy w tej chwili się tutaj dzieją. A więc, moi drodzy, ten mega długaśny odcinek dobiega końca. Jesteśmy wyskillowani tutaj na maksa. Wyglądamy całkiem ładnie. Nie jesteśmy zieloni, tylko jesteśmy tacy brązowi. Nie no, widać chyba tutaj. Jest taka bardziej dojebana ta zbroja. Mam wrażenie, że kolczugi ma wszędzie więcej dodane. Koniec odcinka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.